Myślę, że bycie inżynierem to jest pewien skład umysłu, to jest sposób myślenia. Zwracam się do nich, że są inżynierami. Jeżeli wybrali nauki ścisłe, to mają pewien sposób myślenia. Czyli mamy zadanie, trzeba je rozwiązać i taki bardzo konkretny sposób myślenia. Nie fruwanie gdzieś w obłokach, a takie konkretne rozwiązywanie, ale jednocześnie jest to obarczone dużą odpowiedzialnością, a więc jeżeli robimy coś, jeżeli podejmujemy decyzje, jeżeli wykonujemy jakieś projekty, to muszą być one pożyteczne, muszą być one bezpieczne, a więc jest to odpowiedzialność. Myślę, że tak.